Oto mój misiu. Zasubskrybuj ten kanał i dołącz do przyjaciół misia Brązusia. Wakacyjne przygody. Już zaczęły się wakacje! Przygotujcie się na wycieczkę wraz z niezastąpionym przewodnikiem misiem Brązusiem. Wesoły miś zaprasza w niesamowitą podróż pełną fascynujących miejsc, niezwykłych i niezapomnianych przygód. Przygotujcie swoje plecaki, załóżcie wygodne buty i przybywajcie na wakacyjną wycieczkę z misiem Brązusiem. Czekają Was niezapomniane chwile i mnóstwo zabawy. Wspólnie odkryjemy, że każdy dzień jest pełen zabawy i cudownych chwil, jeśli tylko znajdziecie je w swoim sercu. Miś Brązuś już na Was czeka. Brązuś postanowił zaprosić dzieci i zabrać je na bajkową wycieczkę w wakacje. Zwołał je wszystkie na polanie w lesie, gdzie czekał na nie z niecierpliwością. Dzień dobry, drogie dzieci, przywitał się miś Brązuś. Czy chcielibyście spędzić ze mną niezapomniane wakacje? Dzieci wybuchły radosnym okrzykiem i machały do niego, krzycząc: tak, tak, chcemy! Dzieci były zachwycone możliwością przygody z sympatycznym misiem. Mamy przed nami całe mnóstwo niesamowitych miejsc do zwiedzania. Będziemy odkrywać tajemnicze miejsca, spacerować, zwiedzać i poznawać nowe rzeczy. Ale pamiętajcie, trzymajcie się blisko mnie, aby się nie zgubić. Dzieci kiwnęły głowami, obiecując trzymać się razem. Razem wyruszyli w kolorową podróż przez las. Śpiew ptaków i szelest drzew wypełniały ich uszy, a powiew wiatru rozwiewał ich włosy. Podczas jednego z przystanków, gdy wszyscy z zapałem obserwowali piękno przyrody, kilkoro dzieci odeszło od grupy, by zbadać coś ciekawego. W tym czasie Brązuś odpowiadał na pytania innych dzieci i nie zauważył, że dzieci się oddaliły. Ale gdy tylko spostrzegł, że brakuje dwójki dzieci, natychmiast ruszył do odnalezienia ich. Wiedział, że musi odnaleźć zagubione dzieci jak najszybciej. Ruszając w poszukiwaniu, miś Brązuś używał swojego wspaniałego węchu. Przeszukiwał każdy zakątek lasu, wąchał powietrze i starannie obserwował ślady na ziemi. Jego nos wiedział, jak rozpoznać zapach dzieci. Podążając za ich zapachem, miś Brązuś wraz z resztą dzieci przemierzał las, skacząc przez strumienie, przeciskając się przez gęste zarośla. Po chwili Brązuś usłyszał głosy dzieci. Był blisko. Kiedy wreszcie dotarł do miejsca, dzieci siedziały smutne na kamieniu, nie wiedząc, co robić. Miś Brązuś objął każde z dzieci swoimi łapkami i pocieszał je, że wszystko jest już w porządku. Misiu, usłyszeliśmy ciekawy dźwięk jakiegoś zwierzęcia. Chcieliśmy pobiec za nim, ale zwierzę szybko uciekło, a my zostaliśmy tutaj sami. Nawet się nie zorientowaliśmy, że tak daleko odbiegliśmy od reszty grupy. Nigdy więcej już tak nie zrobimy, obiecujemy, powiedziały dzieci. Miś Brązuś uśmiechnął się i powiedział, żeby dotrzymywały danego słowa. Wiedział, że przygody mogą czasem prowadzić do nieoczekiwanych zdarzeń, ale najważniejsze jest, żeby trzymać się razem i troszczyć się o siebie wzajemnie. Po tym wydarzeniu postanowili zorganizować mały piknik na polanie, aby uczcić odnalezienie zagubionych dzieci. Miś Brązuś otworzył swój plecak, a z wnętrza wysypało się mnóstwo pysznych przekąsek. Dzieci radośnie się uśmiechnęły, ciesząc się przekąskami i opowiadając o swoich przygodach. Po pikniku miś Brązuś zaproponował dzieciom kontynuowanie ich bajkowych wakacji. Tym razem jednak dzieci obiecały, że będą trzymać się blisko i uważać na siebie wzajemnie. Dzieci wiedziały, jak ważne jest to, aby nie stracić z oczu swojego opiekuna misia. Brązuś i dzieci odwiedzili niesamowite miejsca, jakich jeszcze nigdy nie widziały.
zwiedzali magiczne jaskinie, wspinali się na wysokie góry, kąpali się w bajkowych jeziorach. Każda chwila była pełna śmiechu, zabawy i cennych wspomnień. Następnie miś Brązuś postanowił oprowadzić dzieci po urokliwym miasteczku o nazwie Bajkownia. To magiczne miejsce było pełne kolorowych domków, brukowanych uliczek i uśmiechniętych mieszkańców. Wszystko wyglądało jak wyjęte z ilustracji dziecięcej książki. Brązuś prowadził dzieci przez wąskie uliczki miasteczka wzdłuż kolorowych malowniczych domków. Dzieci przechodziły przez park, gdzie roztaczały się ogromne fontanny i kolorowe karuzele. Dzieci radośnie kręciły się na konikach, czując wiatr we włosach i słuchając melodyjnej muzyki. W parku znajdował się również plac zabaw, gdzie dzieci bawiły się na huśtawkach, zjeżdżalniach i drabinkach. Budowały też domki z piasku i różne ciekawe budowle. Kolejnym punktem na liście zwiedzania był tajemniczy zamek, który górował nad miasteczkiem. Wszyscy razem wsiadli do kolorowego autobusu, który miał zawieźć ich na szczyt góry, gdzie znajdował się ten malowniczy zamek. Autobus ruszył w drogę, przemierzając górzyste krajobrazy i mijając urocze wioski. Podczas podróży dzieci śpiewały piosenki, rozmawiały o swoich marzeniach i wymieniały się opowieściami. W pewnym momencie wydarzyło się coś niespodziewanego. Silnik autobusu zamilkł, a pojazd zatrzymał się na drodze. Wszyscy aż krzyknęli ze zdziwienia. Wyszli z autobusu i stanęli przed zepsutym pojazdem, rozpoczynając misję naprawczą. Pan kierowca wyciągnął swoje narzędzia z ukrytej skrzynki i powiedział: "Nie martwcie się, dzieci, razem naprawimy nasz autobus." Misiu wraz z kierowcą zabrali się do pracy. Dzieci również bardzo chętnie uczestniczyły w naprawie autobusu, przyłączając się do pomocy. Jasiu chwycił śrubokręt, Małgosia podawała młotek, Karolina przyniosła wiertarkę, a Michał przeszukał swój plecak i znalazł gumę do naprawy opon. Wszyscy pracowali jak zgrany zespół. Jasiu skręcał śruby, Małgosia przytrzymywała elementy, Karolina wierciła otwory, a Michał pompował opony. Razem pokonywali trudności i nieznaną im wcześniej usterkę. Wszyscy pomagali jak umieli, aby dokończyć naprawę, a autobus powoli zaczął wracać do życia. Gdy wszystko było gotowe, dzieci, kierowca i miś Brązuś weszli do środka i usiedli na swoich miejscach. Brązuś zajął swoje ulubione miejsce przy drzwiach i powiedział: "Czas kontynuować naszą niesamowitą podróż." Autobus ruszył w drogę. Dzieci cieszyły się każdą chwilą podróży. W końcu dotarli do tajemniczego zamku. Dzieci wybiegły z radością i podziwiały piękno tego miejsca. Bramy zamku były otwarte, a zaproszenie do wejścia było dla nich jak zaproszenie do krainy marzeń. Otworzyły się przed nimi nieskończone korytarze, pełne tajemniczych drzwi. Wszyscy razem przeszli przez ogromne drewniane drzwi zamku i znaleźli się w wielkiej, wspaniale urządzonej sali. Ściany tej sali zdobiły barwne witraże przedstawiające baśniowe postacie. Dzieci podziwiały rycerzy w zbrojach, piękne księżniczki i smoki, które wydawały się prawdziwe. Wśród wszechstronnych sal, bogato zdobionych obrazami malowanymi na tynkach i kryształowymi żyrandolami, dzieci poczuły się jak prawdziwe księżniczki i rycerze. Nagle zza zasłon wyłonił się starszy człowiek w stroju z innej epoki. Był przewodnikiem zamku
i chciał opowiedzieć dzieciom fascynujące historie o jego dawnych mieszkańcach. Z wielką pasją opowiadał o rycerzach, którzy brali udział w turniejach, o zamkowych balach, o skarbach ukrytych w podziemiach. Zamki były pełne rycerzy, którzy odważnie bronili swoich władców. Wielcy wojownicy szlifowali swoje miecze, ćwiczyli zręczność i przygotowywali się na starcia z nieprzyjaciółmi. Ich zbroje błyszczały na dziedzińcach, a konie rycerzy stukały kopytami o kamienny bruk. Po zwiedzeniu zamku miś Brązuś zaprowadził dzieci na wzgórze, skąd rozciągał się piękny widok na całe miasto. Z góry można było zobaczyć zabytki, dachy domów, a nawet rzekę, która płynęła przez miasto. Kiedy słońce powoli chyliło się ku zachodowi, miś Brązuś zaprowadził dzieci do tajemniczego labiryntu, który znajdował się w samym sercu miasta. To było jak magiczne przejście z innego świata, pełnego uliczek, zakamarków i tajemniczych roślin. Dzieci biegały i skakały między wysokimi żywopłotami, próbując odnaleźć drogę do wyjścia. Miś Brązuś towarzyszył im, kierując się swoim wrodzonym instynktem. W końcu, po wielu zakrętach i zabawie wchowanego, wszyscy dotarli do centrum labiryntu. Tam, pośród zielonych krzewów, czekała na nich niespodzianka. Ze środka labiryntu wyszedł tajemniczy stwór, który okazał się być życzliwym duchem lasu. Miał złote skrzydła i koronę na głowie. Powiedział dzieciom, że aby odnaleźć drogę na zewnątrz, muszą odpowiedzieć na pytanie. Gonić go próbujesz, ale ucieka. Towarzysz twoich ruchów, choć go nie widzisz. Podąża za tobą, gdziekolwiek się skierujesz. Co to jest? Dzieci wzięły głęboki oddech i skoncentrowały się. Razem z misiem Brązusiem starali się znaleźć odpowiedź. Po chwili dzieci zgodnie powiedziały: to cień! Duch lasu wypuścił ich na zewnątrz labiryntu, życząc im dalszych niesamowitych przygód. Brązuś uśmiechnął się do swoich małych przyjaciół i powiedział: wspaniale sobie poradziliście! Gratuluję, jesteście niesamowicie sprawni i pomysłowi! Dzieci zachwycone takimi przygodami wsiadły do autobusu i jadąc dalej, zaczęły snuć opowieści o tym, co jeszcze mogą odkryć na swojej drodze. Brązuś słuchał ich uważnie i obiecał, że wraz z nimi będą tworzyć najpiękniejsze historie. Był to czas na podsumowanie podróży, na dzielenie się wrażeniami i marzeniami o kolejnych przygodach. Miś, uśmiechając się do wszystkich, powiedział: drodzy przyjaciele, nasza wspólna podróż była niezwykła, ale pamiętajcie, że przygody czekają na nas na każdym kroku. Niech nasze serca pozostaną otwarte na cały ten świat. Autobus w przerwie jazdy zatrzymał się jeszcze na przepięknym parkingu, który był otoczony cudnymi kwiatami w pełnym rozkwicie. Dzieci były tak zainteresowane widokiem kwiatów, że nie mogły oderwać od nich wzroku. Z radością wyskoczyły z autobusu i zaczęły biegać po kolorowych dywanach kwiatów, podziwiając ich piękno i wdychając ich słodki zapach. Jednak nieopodal parkingu dzieci zauważyły błotnisty stawek, w którym rosły wodne lilie. Były one tak piękne, że nie mogły się powstrzymać przed podjęciem odważnej decyzji. Chciały zbliżyć się bliżej, żeby je zobaczyć z bliska. Beztrosko podążając w stronę stawu, dzieci zlekceważyły śliską powierzchnię i niechcący wpadły w błoto. Ich buty utknęły, a im bardziej próbowały się wydostać, tym bardziej tonęły w błocie.
Na szczęście miś Brązuś i pan kierowca zauważyli całą sytuację. Natychmiast pobiegli do błotnistego stawu i ruszyli z pomocą. Miś Brązuś powiedział: nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Teraz czas na trochę mocy i współpracy. Pan kierowca wyciągnął długie drewniane deski i położył je na błocie. Brązuś podszedł do dzieci i powiedział: teraz wszyscy trzymajcie się za ręce, a ja będę was wyciągał z błota. Razem jesteśmy silni i damy radę. Dzieci mocno się trzymały i miś Brązuś zaczął delikatnie wyciągać dzieci. Było to trudne zadanie, ale dzięki współpracy i wspólnemu wysiłkowi wyciągnęli dzieci na bezpieczną, suchą powierzchnię. Dzieci były wdzięczne misiowi i panu kierowcy za pomoc. Wszyscy wrócili do autobusu, gdzie mogli się oczyścić. Pan kierowca przypomniał sobie, że w swoim bagażniku ma zapasowe pary butów i czyste ubrania dla dzieci. Wszyscy usiedli na swoich miejscach w autobusie, a pan kierowca zaczął rozdawać dzieciom ubrania i nowe buty. Dzieci były zachwycone troską i uprzejmością pana kierowcy. Wkrótce wszyscy mieli na sobie suche i czyste ubrania i byli gotowi do dalszej podróży. Brązuś zauważył, że niektóre dzieci były jeszcze trochę przestraszone po przygodzie w błocie. Postanowił więc rozśmieszyć je, aby odzyskały radość i wesołość. Zaczął snuć opowieści o zabawnych przygodach, które przeżył już w swoim życiu. Opowiadał o spotkaniu z zabawnym ptakiem, który miał niezwykłe zdolności do tańca, oraz o przygodzie na skaczącym moście, o zabawnych sytuacjach podczas poszukiwania ukrytych skarbów, o skoczkoduszku, z którym latał dywanem. Dzieci coraz bardziej się śmiały i zapomniały o nieprzyjemnym wydarzeniu z błotem. Miś Brązuś obserwował, jak uśmiechy powracają na ich twarze. W międzyczasie autobus kontynuował swoją podróż przez malownicze krajobrazy. Brązuś i dzieci podziwiali przepiękne widoki za oknem, dzieląc się swoimi wrażeniami i snując plany na kolejne przygody. Na zakończenie dnia miś Brązuś zabrał dzieci na brzeg tajemniczego jeziora, gdzie widok zachodu zachwycił wszystkie dzieci i sprawił, że każde dziecko stało nieruchomo wpatrzone w ten dar natury. A po całym dniu pełnym wrażeń nadszedł czas na pożegnanie. Dzieci nie zapomniały o wymianie uścisków i podziękowaniach dla misia, opiekuna i dla pana kierowcy, z którymi przeżyli ten wspaniały wakacyjny dzień. Miś Brązuś pożegnał się z wszystkimi, obiecując, że następnego dnia czeka ich kolejna niesamowita przygoda. Wszyscy dotarli do swoich domów i zasnęli z uśmiechem na twarzy, pełni wspomnień i niezapomnianych przygód. Jeśli Ci się spodobało, zostaw kciuka w górę i do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.